Sezon 4 oficjalnie wystartował, a my dostaliśmy nowe mechaniki, mnóstwo sekretnych zmian na mapie, czy przepotężne marvelowe przedmioty. Oto wszystko, co musicie wiedzieć. Doktor Doom oficjalnie zapanował nad wyspą Fortnite, co sprawiło, że mapa została odświeżona. Koniecznie odwiedźcie zamek Dooma, czyli potężną nową lokację, będącą domem niejakiego doktora Dooma. Na samym środku tego miejsca znajdziemy ogromny posąg Wiktora von Dooma, a centrum tego miejsca stanowi zdumiewający zamek, który jest ostoją nowego sezonu. Porozwieszane jest tutaj mnóstwo lin pomagających nam w przemieszczaniu się, lecz nie jest to tak ważne jak boss owej lokacji. Starcie z nim nie należy do najprostszych, a po jego pokonaniu Doktor Doom niszczy się niczym robot. Przy okazji upuszczali stajemne rękawice oraz jeden z trzech tego sezonowych medalionów. Wspomniany medalion zapewni nam leczenie po likwidacji, dzięki czemu będziemy mogli przejąć pole bitwy, nie bojąc się o śmierć. Jeśli chodzi o medaliony, to kolejny z nich odnajdziecie na Doomstadzie, a mocy tej strzeże Mysterio. Jest on jednym z największych wrogów Spidermana oraz przede wszystkim Mysterio wykorzystuje iluzję do popełniania przestępstw. W związku z tym jego medalion umożliwia nam bycie niewidzialnymi na czas 20 sekund pod warunkiem, że będziemy kłócać. Ostatnim medalionem jest medalion Emmy Frost, który zdobędziecie po pokonaniu Emmy na jej miejscówce. Sam medalion ujawnia lokalizację pobliskich wrogów na krótki czas, dzięki czemu mamy legalnego wallhacka w grze. Powróćmy do zmian na mapie, ponieważ Doomstadt w uniwersum Marvela jest to stolica i największe miasto Łotwy, które nosiło nazwę Hasenstadt. Jednakże nazwa została zmieniona na Doomstadt na cześć Symphy von Doom, czyli mamy doktora Dooma. I co ciekawe, niedaleko tej lokacji możemy odnaleźć właśnie pomnik Symphy von Doom. Polecam zaglądnąć także do dziedzińca Dooma. Miejsce to zastąpiło korty tenisowe i wydaje się, że doktorek nie za bardzo lubi sport. Na samym środku zobaczycie tutaj olbrzymią głowę doktora Dooma, a tak właściwie to aż cztery głowy. W samej lokacji jest porozwieszane mnóstwo propagandowych plakatów, które dobitnie pokazują, kto rządzi w tej części mapy. W kwestii zmian na polu bitwy do gry trafiły potężne przedmioty. Pierwszym z nich jest tarcza Kapitana Ameryki, która ma dwie opcje ataku, czyli rzut oraz szarże. Rzucając tarczą w przeciwników zadajemy im 60 obrażeń. Sama tarcza posiada system automatycznego celowania i po rzucie wraca do nas niczym bumerang. Poza tym może ona blokować strzały, a nawet mityczne supermoce bez jakiegokolwiek cooldownu, dlatego koniecznie miejcie ją pod ręką. Nie jest to jedyny nowy przedmiot, ponieważ przed wami rękawice doktora Dooma. Item ten był już w grze w sezonie 4 rozdziału 2, natomiast teraz powraca w odświeżonej wersji. A same rękawice wyposażone są w dwa ataki. Po pierwsze, tajemny impuls jest to atak wybuchającymi pociskami, zadający 50 obrażeń. Drugim atakiem jest mistyczna bomba, czyli ogromna kula zielonej energii, jaką możemy posłać w kierunku naszych wrogów. I same animacje wyglądają fantastycznie. Fantastyczny jest także brak modyfikacji samochodu, które dosłownie prześladowały nas w poprzednim sezonie. Oznacza to, że już nigdy więcej nie zostaniemy zlaserowani przez wrogi samochód w sekundę, co jak najbardziej może cieszyć. To nie wszystko, ponieważ mityczne samochody również zniknęły. Jest to świetna zmiana, bo nie dość, że te samochody były dosłownie niezniszczalne, dorujnowały one grę dosłownie każdemu. Z grą pożegnała się także mechanika Nitro, dzięki której poruszaliśmy się szybciej, nie dostawaliśmy obrażeń od upadku, czy mogliśmy chodzić po wodzie. Wróćmy na chwilę do bossu. Ponieważ Doktor Doom po pokonaniu upuszcza mityczną wersję pistoletu Monarcha. Podczas celowania brońca zadaje dwa razy większe obrażenia, zarówno w ciało, jak i głowę. Natomiast strzelając z biodra mamy większą szybkostrzelność, niżeli celują. Kolejny mityczny przedmiot dzierży Mysterio. Nie jest łatwo go pokonać, ponieważ co chwilę się teleportuje oraz może się również sklonować. Natomiast kiedy go przezwyciężycie, Mysterio podaruje wam mityczną strzelbę suweren. Strzelając z biodra pompa działa jak taktikal, natomiast celność nie jest zbyt dobra. Choć jeśli uda wam się trafić w głowę, zadacie wrogom aż 160 obrażeń. To nie wszystkie zmiany w tym sezonie, ponieważ przyjemna piazza po trzech sezonach została zastąpiona przez The Raft, czyli najpopularniejsze więzienie w uniwersum Marvela. Należy ono do organizacji Tarcza i jest ściśle chronione. Całej tej lokacji strzeże Emma Frost, która czasem zamienia się w diament, całkowicie blokując wasze obrażenia, a po jej pokonaniu otrzymacie mityczną wersję karabinu napastnika. Obecnie jest to najpotężniejszy karabin na polu bitwy, zadający ponad 110 damage'a w głowę jedną serią strzałów. Jak w każdym sezonie dostaliśmy świeżutki karnet bojowy, który jest doskonały. Po pierwsze, sekretnym skinem tego sezonu jest oczywiście Doktor Doom, czyli jeden z najpotężniejszych złoczyńców w całym uniwersum Marvela. W porównaniu z poprzednim skinem ma on zupełnie nowy design oraz będziemy mogli odblokować go już za niecałe 20 dni. Natomiast już teraz możecie odblokować Gwenpool, którą dostaniemy za pierwszy poziom karnetu. Kolejnym marvelowym skinem jest War Machine, który ma nawet styl bez maski. Ale co ważniejsze, gracze w końcu doczekali się najbardziej pożądanego skina, czyli Iron Patriot. Koniecznie go odblokujcie, ponieważ drugi raz taka okazja może się nie powtórzyć. Skurkerin też jest z nami wraz z przekozackim Killoffem Pazurów z Banamantium. Czas na Emmy Frost, którą znajdziecie na siódmej stronie karnetu. Jej drugi styl idealnie do niej pasuje, gdyż jest ona potężną telepatką potrafiącą zamienić się w diament. Żeby tego było mało, przybył do nas Kapitan Jonesy, którego wygląd inspirowany jest Steve'em Rogersem z Ziemi 61311, znanego jako Kapitan Hydra. A my nie zapomnijmy o Mysterio, który wygląda fascynująco oraz posiada przekozacki styl paranormalnego Mysterio. Tak samo nie zapomnijcie o wpisaniu kodu iPirate w sklepie podczas kupowania karnetu bojowego na nowy sezon. Warto wspomnieć, że na wyspie zagościły nowe skrzynie Avengers. Po ich otworzeniu macie gwarantowaną tarczę Kapitana Ameryki bądź sprzęt War Machine, do którego przejdziemy później. Doktor Doom również ma swoje skrzynie, które dadzą wam przedmioty
przedmioty, takie jak pistolet Monarcha czy nową strzelbę. W temacie War Machine to w grze dostaliśmy aż 3 jego przedmioty. Pierwszym z nich jest jetpack, który jest niesamowicie zasobny w paliwo oraz samoistnie się odnawia, dzięki czemu możemy latać praktycznie w nieskończoność. Drugi jego item to automatyczna wieżyczka. Jest ona przyczepiona do naszych pleców i sama strzela w naszych wrogów, co prawda zadając im po 5 obrażeń, ale to zawsze coś. Jego główną bronią jest mityczny arsenał War Machine. Daje on nam możliwość wystrzelenia salwy 2 rakiet naraz oraz także możemy skorzystać z działka naramiennego. Wystarczy połączyć to teraz z jetpackiem i oto najbardziej OP przedmiot w całej grze. Skoro mowa o niezbalansowanych broniach, przedstawiam wam podwójne mikropistolety maszynowe, których szybkostrzelność jest po prostu absurdalnie wysoka. W plikach gry skrywa się ich mityczna wersja należąca do Gwenpool, co oznacza, że w przeciągu kilkunastu tygodni powinniśmy zobaczyć je w Fortnite. Każdy z was, kto spędził co najmniej 10 minut na wyspie Disneya w zeszłym sezonie, może zobaczyć w swojej szafce plecak pluszowego Skurkerina, wyglądający epicko. W zwiedzaniu nowej wyspy z pewnością pomoże wam nowiutkie BMW. Dokładnie jest to BMW M240i oraz kosztuje ona aż 2000 V-dolców, więc jeśli jesteście fanami BMW, to szykujcie kasę, żeby tego nie przegapić. Przegapić nie możecie także premiery Fall Guys na telefonach, więc co to ma wspólnego z Fortnite? Mianowicie, jeśli zdobędziecie 5 poziom w Fall Guys na telefonie, odblokujecie zupełnie nową fasolkę oraz co najważniejsze darmowy kill w Fortnite. To nie jedyna gra, jaką Epic Games wydał na telefony, ponieważ Fortnite oficjalnie powrócił na iOS. Od teraz możecie pobrać Epic Games Launchera na iPhone'ach i z powrotem po ponad 4 latach zainstalować Fortnite. Zdobądźcie 100 000 punktów doświadczenia, a do waszej szafki trafi darmowy skin Katalina, plecak, kilofy oraz malowanie do broni. Mnóstwo osób wyczekiwało powrotu Fortnite na urządzenia z logo nadgryzionego jabłka i wygląda na to, że w końcu się doczekaliśmy. Wróćmy do karnetu, ponieważ zapomniałem o najważniejszym skinie za setny poziom karnetu, którym jest Shuri. Zanim jednak wbijecie setny poziom, najprawdopodobniej uda wam się wygrać grę. A kiedy to się stanie, Epic Games wynagrodzi was zupełnie nową parasolką. Tym razem jest nią Dumosolka i co by nie mówić, wygląda ona wyśmienicie. W późniejszym czasie będziecie mogli zdobyć jej rankingową wersję, która będzie się różniła w zależności od rangi, jaką osiągniecie. W międzyczasie do Lootpoolu powróciły pancerne ściany. Jest to świetny przedmiot do obronienia się przed nowymi, potężnymi supermocami, lecz niestety są one dostępne tylko w trybie zbudowania. W każdym trybie znajdziecie natomiast pociąg. Przez ostatnie tygodnie ekipa budownicza ciężko pracowała, żeby odkopać go z piasku i finalnie się to udało. Sam Dr. Doom zmienił design owego pociągu, więc chyba przypadł mu do gustu. Na sam koniec zerknijmy do trybu competitive, ponieważ zaszło w nim kilka zmian. Od teraz, aby zagrać w większości turniejów z nagrodami pieniężnymi, wymagany jest przynajmniej 350 poziom konta. Zmiana ta ma na celu zapobiec cheaterom, których było na potęgę w zeszłym sezonie. Ponadto każdy z was będzie mógł zdobyć kill-off mistrza FNCS. Kill-off ten trafi do waszej szafki po zajęciu miejsca w top 1200 na turnieju FNCS Cup, który odbędzie się już 25 sierpnia. To nie wszystko, ponieważ 4 września po raz pierwszy w historii przedmiot ten pojawi się w sklepie z przedmiotami. Wraz z nowym sezonem rozpoczęła się także Droga Mistrzów. Jest to święto rywalizacji dla graczy, które wystartuje już 21 sierpnia. W jej ramach będziemy mogli zagrać aż 5 turniejów o wcześniejsze skiny FNCS, które pojawiły się w Fortnite. Ale żeby je zdobyć, musicie zająć miejsce w najlepszych 1200 parach. Sezonu na sezon coraz lepsza jest również fabuła Fortnite, która na dobre rozkręciła się w zeszłym sezonie. Poznaliśmy prawdziwą osobowość tułacza, czy skrzynka Pandory po raz kolejny została ujawniona. A całą fabułę sezonu trzeciego omawiam w tym filmie.